Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze FlightGear. W dzisiejszym odcinku myślę, że będzie taki szybki poradnik. Zobaczymy sobie, tutaj jak wejdziemy sobie w ustawienia i tutaj damy pokaż więcej dla renderowania. Zobaczymy sobie, co tak naprawdę robi ta opcja buforu i grafikę dla szybkiego wczytywania. To znaczy, sam byłem ciekawy, jak to dokładnie działa i jakie to daje nam korzyści i kosztem czego. Tutaj mamy opis, z którego wynika, że to powinno nam przyspieszyć wczytywanie symulatora i też zmniejsza zużycie pamięci RAM. Chociaż dopisek RAM to jest moje tłumaczenie. Autor języka angielskiego tutaj oryginalny nie użył słowa RAM, tylko pamięć. Może to jest niepoprawne, co się okaże. I kosztem większego zużycia miejsca na dysku. To się zgadza. Wydłuży czas podczas pierwszego uruchomienia się, gdy obrazy są konwertowane, ale kolejne uruchomienia będą szybsze i będą zużywały mniej pamięci. Dobrze, ja na razie zostawię sobie tą opcję wyłączoną, bo ją można też włączyć sobie z poziomu symulatora. Więc ja sobie to najpierw zostawię wyłączone, zobaczymy jak się zachowuje symulator, gdy ta opcja jest wyłączona, po czym zobaczymy jak się zachowuje, gdy jest włączona. I przechodzimy sobie od razu tutaj do symulatora, ja wybiorę sobie samolot Cessna i dajmy lećmy. No jestem w symulatorze, tutaj też od razu sobie wystartowałem, lecę sobie teraz na autopilocie i idziemy sobie w widok opcję renderowania. I tutaj zobaczymy tą właśnie opcję też, to jest to samo co te buforowanie grafiki z launchera. Tu się to nazywa troszkę inaczej, jest to Use Disk Space for Faster Loading DDS Texture Cache. Tak, bo chodzi o to, że jak włączymy tą opcję, to tak naprawdę FlightGear będzie nam tworzył tekstury w formacie DDS, czyli od Microsoftu Direct Draw Surface. Ale na razie ja tą sobie opcję wyłączę, czyli nie cache'ujemy teraz grafiki czy tam tekstur. Pójdźmy sobie do malowania tutaj, wybierzmy sobie Select Livery. Będziemy sobie zmieniać malowanie naszej Cessny. W tej chwili mamy malowanie to pierwsze, co widać zaznaczyłem i ono już jest wybrane, więc nic się nie zmieniło. Ale wybierzmy teraz malowanie drugie. Kliknąłem. I co się dzieje? Cała symulacja stoi. O, i dopiero się odwiesiła, tak? I zmieniło mi się malowanie. Policzmy, ile to trwa sekund. Wróćmy do pierwszego malowania. Klikam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, jakieś 5-6 sekund. No, zależy jak szybko liczę. I dopiero by się zmieniło malowanie. Kolejne malowanie i to samo, tak? Wszystko stoi. Animacja stoi. Słychać tylko dźwięk. Czytuje nam się tekstura. Co się dzieje? Czemu tak się dzieje? Jeżeli ma się wczytać jakaś tekstura, to jest po prostu jakiś pliczek PNG i to jeszcze w dużej jakości, bo to jest jakość HD, to znaczy w dużej wielkości pliku, tam jest 2048 pikseli na 2048 pikseli, z tego co sprawdzałem, taka tekstura jest w HD dla tego samolotu. No i FlightGear wczytuje tą teksturę, no wczytuje ten plik graficzny, to on tworzy z niego teksturę. A tworząc teksturę, tworzy też MIP mapy dla tej tekstury, czyli kolejne poziomy degradacji wielkości tej tekstury, tak żeby dla, tak, gdyby samolot był oddalony od nas dużo dalej, to nie trzeba wtedy tej oryginalnej dużej tekstury wczytywać, tylko można wczytywać mniejszą teksturę z mipmapy. No i to tworzenie mipmapy, jak czytałem, dużo zajmuje czasu i dlatego to trwa aż 5-6 sekund. No co oczywiście zabija nam wydajność. My tu sobie lecimy, klikamy sobie, a tu co? A tu wszystko stoi, nie? Nie da się latać. To nie tylko się dotyczy oczywiście malowań, bo to samo się dotyczy wszelkich tekstur, czy też budynków, scenerii, czy na przykład samolotów multiplayer, które też mogą się nam pojawić, gdy latamy multiplayer i wtedy też następuje wczytywanie tekstur tych samolotów z multiplayer i wtedy też mamy na przykład przycinkę animacji. Może dużo mniejszą, bo te tekstury może nie są w dużej rozdzielczości. Bo tutaj też mamy te rozdzielczości, o na przykład teksturki w mniejszej rozdzielczości, to jest 1024 piksele. No i tutaj już mamy laga, policzmy, klikam, 1, 2, no 2 sekundy może, tak? Ale jakiś lag jest, też nam animacja stoi przez chwilkę. No i tak się dzieje, bo nie używamy właśnie tutaj cache'owania. Oczywiście tutaj jeden z autorów, programistów FlightGeara, no wpadł na pomysł, że trzeba to usprawnić i właśnie wymyślił tą opcję cache'owania tekstur. Włączmy teraz sobie ten cache, ale zaraz, zanim go sobie włączę jeszcze, ja sobie tutaj przejdę do mojego katalogu, gdzie mam mój katalog, w którym cache'owane są te tekstury, czyli gdzie przechowywane są te tekstury. Domyślnie jest to jakiś tam katalog Downlands we FlightGear.
Ja ten katalog sobie przeniosłem na dysk D, bo tutaj mam pojemniejszy dysk po prostu. I to jak sobie wejdziemy, to widzimy, że tutaj mamy te tekstury skeszowane. Ja po prostu wcześniej używałem tej opcji, dlatego mam to wszystko. Ja to teraz sobie wszystko usunę, bo chcę być jakby mieć stan na czysto. Czyli tak jakbym nigdy tej opcji nie używał, tak? Czyli ten tak będzie zaraz po pierwszej instalacji FlightGeara. Ten katalog będzie po prostu pusty. No i teraz włączę sobie tą opcję cache'owania. Włączmy pierwszą teksturę. Jest przycinka i odblokowało się. Dużo szybciej się wczytuje po raz pierwszy, tak? To jest pierwsze wczytanie, więc ono zawsze trwa dłużej. Klikam. 1, 2, 3. No, 2-3 sekundy, tak? I od razu mamy. To już nie jest 5-6 sekund, to jest 2-3 sekundy. Dużo lepiej. Ale to jeszcze nie wszystko, tak? Bo klikam po raz pierwszy na dane malowanie, czyli próbuję wczytać malowanie, czy też daną teksturę po raz pierwszy. Ale gdy teraz będę chciał wczytać poprzednią teksturę, którą już mam skeszowaną, to zobaczcie, w zasadzie nie ma żadnej przycinki. Samolot sobie leci. To jest skeszowane i wszystko idzie bardzo gładko. No jest tam może bardzo minimalny lag, tak? To jest tam ułamek sekundy, tak? To jest jeszcze do zaakceptowania. No także opcja robi swoją rewelację, że tak powiem, że rzeczywiście przyspiesza wczytywanie się tekstur. Co się teraz dzieje, tak? Teraz jak właśnie klikałem po raz pierwszy na daną teksturę, a na przykład kliknę tą ostatnią, to teraz jest troszkę przymułka na te 2-3 sekundy, bo właśnie FlightGear tworzy mipmapę jako plik, nie mipmapę, tylko ogólnie teksturę, jako plik DDS, czyli ten Microsoftowy format, i zapisuje to do pliku, tutaj właśnie do mojego katalogu Texture Cache, jak widzimy już tutaj mi potworzył nowe teksturki. I teraz, gdy chcę wrócić do poprzedniego malowania, które już zostało skeszowane i zapisane na dysku, to on właśnie sprawdza, że ma to w cache'u i zczytuje to z tego dysku, z cache'a. I dzięki czemu trwa to dużo szybciej. Poza tym tekstury DDS mają też swoje inne zalety. Właśnie raz, że ten format zachowuje w sobie mipmapy od razu, czyli FlightGear w locie nie musi ich tworzyć, tylko od razu je wczytuje z pliku. A po drugie, format DDS też zapewnia kompresję tekstur. Kompresja stratna, czyli plik waży mniej, jeżeli chodzi o teksturę, co też pewnie przekłada się na zużycie pamięci karty graficznej, jak i też przepustowości karty graficznej, bo wtedy trzeba mniej danych wysłać do karty graficznej, co też powinno nam zwiększyć wydajność ogólnie samego symulatora. Ale są też oczywiście minusy tego rozwiązania. No pierwsze to oczywiście zużycie dysku twardego. Ja nawet doszedłem do jakichś zużycia 10 GB mojego dysku, jeżeli chodzi o sam cache tych tekstur, także bardzo dużo. Nie wiem, ile mi to zajęło, może pół roku, coś koło tego, tak? Po prostu zostawiłem ten katalog, nigdy go nie usuwałem, nigdy go nie czyściłem, no i zajęło mi aż to 10 giga. Ale właśnie, no, możemy to sobie co jakiś czas zaglądać, ile to nam zajmuje. Zobaczmy teraz, ile podczas tego nagrywania mi to w tej chwili zajmuje. No, już 684 mega. Więc całkiem sporo, nie? Więc troszkę to potrafi zajmować. No ale pamiętajmy, że zawsze jest to bezpieczne, żeby to wszystko usunąć, bo FlightGear i tak sobie zacznie to tworzyć w locie od nowa. Oczywiście kosztem znowu wydajności, tak? Tym pierwszym czytaniem. No i druga wada niestety tego rozwiązania to jest jednak większe zużycie RAMu. Ja myślałem, że to zmniejszy zużycie RAMu, jako że tekstury DDS właśnie mają kompresję, więc powinno to zmniejszyć zużycie RAMu, ale niestety jest na odwrót. Może dlatego, że też te tekstury są w pewien sposób trzymane też jako cache w pamięci RAM. Że to nie tylko jest wczytywanie z dysku, może jest tylko wczytywanie z dysku po raz pierwszy, ale później też to chyba jest trzymane jednak w pamięci RAM, bo jednak ta pamięć RAM się zwiększa. I ja to testowałem, tutaj już tego nie będę pokazywał, bo nie mam to sensu, ale też sami to możecie przetestować, po prostu włączając tą opcję, a później ją wyłączając. I w moim przypadku na przykład FlightGear z tą opcją, tak, tutaj zajmował RAM jakoś ponad 6 GB, a bez tej opcji zużycie RAMu było na jakieś 4,5 GB, więc no jest różnica, tak. No więc nie ma róży bez kolców, jak to powiedzieć, ale jak najbardziej polecam włączenie sobie tej opcji, bo jednak no to wczytywanie tutaj zmiany tekstur jest no rewelacyjnie szybkie w porównaniu do tego, co mamy bez tej opcji. Ale też, no, jeżeli mamy, powiedzmy, więcej niż 4 GB RAM, myślę, że to jest bezpieczna ilość, tak, więcej niż 4 GB, że te zużycie RAMu nie będzie miało, te zwiększone zużycie RAMu nie będzie miało aż takiego dużego wpływu, a jeżeli mamy mało RAMu, no to niestety, będziemy musieli jednak żyć chyba bez tej opcji.
No mało, czyli myślę 4 giga albo i mniej, tak? To wtedy może być problem. No najlepiej to przetestować, bo ja też nie mam komputera, który miałby 4 giga RAMu i czy to jest wystarczająca ilość na używanie tej opcji, no ale to jest też do przetestowania sobie już przez Was. Tak więc to tyle będzie w tym nagraniu. Dzięki za oglądanie, do następnego razu. Cześć Wam!